Witam się z Wami po krótkiej przerwie. Słuchajcie, byłam ostatnio w Polsce i rozmawiałam z moją przyjaciółką i powiedziała mi, że po raz pierwszy będzie lecieć samolotem. I tutaj narodził się mój pomysł na nowy odcinek, czyli jak przygotować się na taki lot, co można ze sobą zabrać do samolotu i może kilka moich wskazówek, o których niekoniecznie wiecie. Także dzisiaj o tym wszystkim zapraszam. Pierwszą ważną rzeczą, o której wiem, że nie każdy wie, jest to, że tanie linie lotnicze, takie jak Ryanair czy EasyJet, a wiem, że dużo z Was może lecieć tymi liniami do Paryża, zrobiły taki nową ofertę, powiedzmy, że bagaż podręczny, czyli bagaż ten, który bierzecie ze sobą do samolotu, jest już odpłatny. Jeżeli nie uiścicie tej opłaty, jeżeli nie wykupicie sobie bagażu podręcznego, macie prawo wziąć ze sobą wyłącznie małą torebkę lub plecak, który zmieści się pod siedzeniem. Także uważajcie na to, bo wiem, że jeszcze są z tym duże problemy i niestety może to być trochę niemiła sytuacja przed wylotem. Także zobaczcie, czy macie wykupiony ten bagaż podręczny, a jeśli nie, czy zmieścicie się na przykład do takiej małej torebki czy plecaka. Uważajcie też, zobaczcie, czy na Waszym bilecie jest możliwość wzięcia na pokład małego bagażu podręcznego, czyli torebki. Musicie na to bardzo uważać, bo wiem, że nieraz się zdarzało, że osoby, które przylatywały do Paryża, no to wiadomo, bierzemy mniej ze sobą rzeczy, ale jak już kupimy sobie pamiątki i wypchamy tą walizkę tymi pamiątkami, nie będzie już miejsca na naszą torebkę. Ale wiem, że niektóre niestety linie lotnicze nie wpuszczają na pokład, jeżeli Wasza torebka nie mieści się do walizki. Także uważajcie na to i zwróćcie uwagę, czy macie ten bagaż podręczny i czy macie możliwość wzięcia ze sobą na pokład małej torebki. Tutaj, jeśli mam być z Wami szczera, oczywiście jeżeli ktoś miał inną sytuację, a myślę, że mogło się też tak zdarzyć, to piszcie w komentarzach, ale mi nigdy nie zdarzyło się, żeby ta walizka była ważona. Ona musi mieć swoje wymiary, czyli takie jak są podane na Waszym bilecie, bo też one będą się tam znajdywać. Musicie zobaczyć sobie, żeby ona po prostu była wielkości, jaka jest wymagana. Mi się nieraz zdarzyło, że ta walizka dużo więcej ważyła, ale nigdy mi jej nie ważył. Teraz wyszła też nowa opcja, że możecie nadać swoją nawet małą walizkę. Z jednej strony może to być uciążliwe, no bo jeżeli macie jakieś wartościowe rzeczy w tej walizce, no to lepiej ją wziąć ze sobą na pokład, ale jeśli na przykład macie ochotę sobie wziąć ze sobą butelkę wina albo jakiś inny produkt spożywczy, który będzie przekraczał to 100 ml lub po prostu nie możecie go wziąć ze sobą na pokład, to czasem nadanie takiego bagażu ułatwi Wam tą sprawę, bo ta butelka wina po prostu nie przejedzie przez tą taśmę, która będzie zeskanowana i po prostu ją Wam wyrzucą. Także zastanówcie się, bo nieraz to może być dobre rozwiązanie, jeżeli macie po prostu ochotę sobie coś przywieźć takiego z Paryża. A teraz powiem Wam o trzech rzeczach, które zawsze ratują mi każdą podróż. Po pierwsze, zawsze ze sobą biorę albo szalik, albo bluzę, bo niestety w samolocie może być bardzo chłodno. Może nie jak startujemy, ale podczas całej już podróży temperatura w samolocie jest bardzo niska, przynajmniej dla mnie. Oczywiście można sobie wyłączyć nawiew, ale pomimo tego uważam, że nawet przykrycie się bluzą, czy szalikiem, czy chustką taką grubszą będzie na pewno dla Was wygodniejsze i nie będzie stresu, że Wam jest zimno. I tutaj nie latajcie w sandałach. Nieraz widziałam już osoby w sandałach. Powiem Wam, że jeżeli chcecie lecieć na przykład w sandałach, bo nie zmieściły Wam się do walizki, weźcie ze sobą skarpetki do torebki, bo po prostu podczas podróży możecie sobie je założyć, a gwarantuję Wam, że mi podziękujecie za tą radę, bo nieraz naprawdę zdarzało się, że było bardzo, bardzo zimno w samolocie. Czyli bierzemy ze sobą jakieś nakrycie, mimo tego, że jest to lato, nie przejmujcie się tym. Ja zawsze sobie biorę taki szalik na przykład w lecie, żeby się okryć w samolocie. Druga rzecz, która jest bardzo istotna
polecam Wam wziąć ze sobą butelkę wody. Wiem, że cena butelki wody na lotnisku jest dość wysoka. W Krakowie jest to cena około 8 zł, jeżeli lecicie z Paryża jest to 2,50 euro, ale polecam Wam kupienie takiej wody z tego względu, że właśnie jest wentylacja w samolocie i nieraz się zdarzyło, że było naprawdę suche powietrze i musicie się czegoś napić, mimo tego, że no niestety trzeba wydać kilka złotych czy właśnie kilka euro na tą wodę. Mimo że cena za tą wodę, no niestety, nie oszukujmy, będzie się pięciokrotna, jakbyście ją kupowały w sklepie. I taka rzecz, która może Was zadziwi, może niektórych nie, ja zawsze na podróż robię sobie kanapki. Tak. Możecie ze sobą wziąć w podróż kanapki do bagażu podręcznego, do Waszej torebki. Nie ma najmniejszego z tym kłopotu. Dlaczego Wam polecam to wziąć? Po pierwsze, jedzenie na lotniskach jest drogie, nie ukrywajmy sobie tego. Po drugie, może się tak zdarzyć, że samolot będzie opóźniony na przykład o godzinę, o 2 godziny, o 3 godziny, a miałyście startować załóżmy o 16, jesteście po obiedzie najedzone, ale już jeżeli jesteście opóźnione 2 godziny, dochodzimy do godziny 18, wylądujecie w Paryżu o 20, 20.30, dojedziecie do hotelu, będzie 21, 21.30 i szukanie czasem na szybko jakiejś restauracji, po prostu może się Wam trafić restauracja, która nie będzie spełniała Waszych wymogów. Zapłacicie dużo więcej, no bo to już będzie restauracja, która będzie otwarta dużo dłużej, no bo zanim się rozpakujecie, zanim wyjdziecie na miasto, zanim znajdziecie tą restaurację, no to niestety możecie trafić na taką pułapkę turystyczną, ale mając takie kanapki, po pierwsze będziecie dużo spokojniejsi, bo sobie zjecie nawet w samolocie, nie ma z tym problemu. Oczywiście odradzam Wam robić z jakąś żywnością, która może trochę bardziej pachnąć niż inne, ujmijmy to tak, ale możecie taką kanapkę również zjeść w podróży z lotniska do hotelu i dzięki temu nie będziecie czuły tego takiego zdradliwego głodu, który Was zmusi do pierwszej, lepszej restauracji zaraz po przyjeździe. I teraz jeśli chodzi o żywność, czyli o te kanapki, tyczy się to wyłącznie lotów Polska-Paryż. Uważajcie, bo jeżeli lecicie na przykład do Stanów Zjednoczonych, są niesamowite kary za przewiezienie jakiegokolwiek produktu żywnościowego na pokład samolotu, jak już dolatujecie do Stanów. Także o tym w ogóle punkcie zapomnijcie, bo też, no nie oszukujmy się, to są już dalsze loty i będziecie na pewno mieć jakiś posiłek już w samolocie, mimo że nie, czasem on nie będzie najpyszniejszy, ale nie bawcie się już w takie wożenie żywności. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o przelot Polska-Paryż, Paryż-Polska, nie ma z tym najmniejszego problemu, także możecie sobie zrobić kanapkę. A teraz powiem Wam, co ja przywożę z Paryża, jeśli chodzi o takie produkty żywnościowe dla mojej rodziny. Oczywiście teraz w Polsce już można wszędzie kupić kruasanty wszelakiego rodzaju i niektóre, no nie ukrywajmy, są podobne do tych francuskich, może nie jemy je z widokiem na wieżę Eiffla, ale są bardzo podobne. Ja tutaj, jeżeli przywożę w prezencie, tak, przywożę w prezencie kruasanty, szczególnie mojej rodzinie, bo oni bardzo lubią kruasanty, tylko te, co są właśnie z czekoladą i migdałami. To są kruasanty, o których nie wiem, czy widzieliście, opowiadałam na Instagramie, jakie rzeczy trzeba spróbować z piekarni francuskiej i bardzo polecam Wam je, bo to jest coś, czego nie znajdziecie w Polsce, a przywieziecie smak z Paryża dla swoich bliskich. Możecie je dać do bagażu podręcznego, tylko poproście, żeby je Wam włożyli do pudełka, żeby one po prostu się nie zgniotły. Z mojej strony na dzisiaj by było tyle. Jeżeli Wy macie jakieś doświadczenia, porady lub wskazówki, piszcie w komentarzach, a ja z Wami się widzę już w następnym odcinku. Do zobaczenia!